jak rozpoczął pontyfikat święty Jan Paweł II. Rozpoczął go od słów Aperite portas redemptor. Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przed Chrystusem można drzwi otworzyć, można je też zaryglować. Można powiedzieć stop, zatrzymaj się, czerwone światło. Z pewnością w naszych domach znajduje się obrazek przedstawiający Jezusa, który stoi przed drzwiami domu. Ale kiedy zobaczymy dokładnie na tę ilustrację, widzimy, że drzwi nie mają klamki od zewnątrz. Ta klamka jest tylko wewnętrzna. Człowiek musi podjąć decyzję, czy otwiera drzwi Jezusowi, czy je zamyka. Ta decyzja nie jest taka prosta. Ewangeliczny młodzieniec jest tego przykładem. Oto przychodzi do Pana Jezusa i mówi, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus mówi, zachowuj przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. A młodzieniec na to, ja to wszystko robię. Wtedy Pan Jezus podnosi mu wymagania i mówi, no to zostaw wszystko, co masz i pójdź za mną. Wtedy młodzieniec odchodzi smutny. Miał bowiem wiele posiadłości. Ale odejście od Pana Jezusa może być bardziej radykalne. Może być totalne. Julian Apostata, cesarz w latach 361-363, chrześcijanin, który wystąpił z kościoła, kąpał się nawet w krwi koźlej, żeby zmazać swój chrzest, powiedział radykalne nie dla Jezusa. Dzisiaj także jesteśmy świadkami apostazji młodych ludzi. Kiedyś studenci Uniwersytetu we Freiburgu zapytali Martina Heideggera, wybitnego filozofa, czy Bóg jest nam jeszcze potrzebny? A może trzeba Pana Boga unieważnić? Wtedy Martin Heidegger mówi, Boga nie można unieważnić. Wiary nie można stracić, tak jak gubi się scyzoryk. Bo chociaż tę rzecz zgubimy, to ona jest. I ona woła przez swój byt, przez swoje Dasein. Choćbyśmy unieważnili Boga, choćbyśmy Go ukryli przed światem, to On jest w nas. On jest w nas obecny swoim istnieniem. W czasie Wielkiego Postu słyszymy słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Trzeba mimo pandemii, bo ktoś powie, że są trudności, nawiązać głębsze relacje z Panem Bogiem, bo tego nikt nie może nam zabronić. Dzień ma 24 godziny. Kiedy oddasz Panu Bogu minutę rano i minutę wieczorem, zostaje ci jeszcze 23 godziny, 58 minut dla siebie. Czy oddasz tyle czasu Panu Bogu? Tydzień ma 168 godzin. Kiedy oddasz jedną godzinę w niedzielę, w czasie Eucharystii, czy to w kościele, czy przed telewizorem, to zostaje ci jeszcze 167 godzin. Albo możesz powiedzieć tak jak siostra Faustyna, Jezu, ufam Tobie. To tylko 5 sekund. Nie bądź taki oszczędny. Oddaj czas Panu Bogu. Nawrócenie jest możliwe. Przypomnijmy sobie dzień 2 kwietnia
2005 roku, godzinę 21:37, kiedy umiera Jan Paweł II, zatrzymały się niemal wszystkie zegary świata. Powstało wtedy wiele ksiąg kondolencyjnych, które są zapisem nawróceń wielu ludzi. Oto przykłady tych nawróceń. Pisze jedna kobieta: Ojcze Święty, nie byłam na mszy świętej 10 lat. 10 lat się też nie spowiadałem. Teraz o północy idę do kościoła, aby rozpocząć swoje życie na nowo. A inna kobieta mówi: Ojcze Święty, byłam u Ciebie na prywatnej audiencji, otrzymałam różaniec. I przez 15 lat ani razu się na tym różańcu nie pomodliłam. Teraz otwieram szuflady i krzyczę: gdzie jesteś, różańcu? Bo chcę zmienić swoje życie. Tak było w 2005 roku. Tak niech będzie w roku 2021. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Aperite portas redemptori. Pan Jezus na nas czeka. Mówi do nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I do Pana Jezusa przychodzą różni ludzie. Przychodzi niewidomy i mówi: Rabbuni, co chcesz, żebym ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. A Zacheusz wyszedł nawet na sykomorę. Pan Jezus mówi: zejdź prędko, dziś zbawienie stało się udziałem Twojego domu. A łotr, który rzutem na taśmę, mówi do Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, jak będziesz w swoim królestwie. Dziś ze mną będziesz w raju. Nawrócenie jest możliwe. Otwórzmy się na działanie łaski Bożej. Usłyszmy słowa naszego wielkiego rodaka: Aperite portas redemptori. Otwórzcie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Zielone światło dla Jezusa.